Ponad milion osób przekroczyło granicę polsko-ukraińską. Jaka jest wydolność naszego państwa? Ilu uchodźców jesteśmy w stanie przyjąć i zagospodarować? Kiedy nasze państwo może pęknąć? O tym dzisiaj w układzie otwartym, który jest niezależnym programem, zależnym tylko od państwa, od tego, czy oglądacie, słuchacie i czy wspieracie. Bardzo dziękuję wszystkim patronom, którzy. Pomagają rozwijać Układ Otwarty. Jeśli Państwo chcecie dołączyć do tego grona, zapraszam serdecznie na stronę patronite.pl. Tam możecie wesprzeć Układ Otwarty i zostać częścią tej, tej społeczności. I zapraszam na rozmowę. Profesor Maciej Duszczego z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, Panie Profesorze. Dzień dobry. Ponad milion uchodźców już do Polski przyjechało, czy przyszło, czy dajemy sobie do tej pory z nimi radę? Tak naprawdę to, jeżeli spróbujemy jakoś oszacować liczbę, to jest ich troszeczkę mniej, ponieważ cały czas Polska jest jednak trochę krajem tranzytowym mhm. i my rzeczywiście rejestrujemy ich na granicy czy w ośrodkach recepcyjnych, a następnie część z nich wyjeżdża do innych państw, bo tam są ich rodziny, tam są ich znajomi. Tam dostali jakąś ofertę pomocy. Tak naprawdę to do, do, do dzisiaj oficjalne statystyki mówią o 200 tysiącach osób, które nie tylko i wyłącznie z Polski, ale również i z innych państw, na przykład Węgier czy Słowacji, opuściło te państwa i już jest w dalej od granicy, czyli w państwach zachodnich, ale nie tylko, bo na przykład Kanadzie czy, czy Stanach Zjednoczonych, ale tam oczywiście jest ich dużo, dużo, dużo mniej. Natomiast oczywiście mamy jeszcze układ, mamy jeszcze strefę Schengen, czyli nie wszyscy, nie wszyscy się rejestrują. Ja próbowałem sobie to oszacować, myślę, że tak gdzieś 30-40%, bliżej 40%, Procent tak naprawdę osób y, y, już wyjechało lub niedługo wyjedzie. Natomiast tutaj chodzi o tą pierwszą falę. Znaczy, no tak, ale już jeżeli z przepływ... miliona wjedzie 40%, to znaczy... 600 tysięcy, a jutro, pojutrze pewnie będzie i tak. Y, ja się z panem radącem całkowicie zmieniam, że to kompletnie nie zmienia jakby tak. wezwania. Tak? Znaczy, tak. Tylko chcę powiedzieć o tym, bo chcę powiedzieć trochę o statystykach, tak? mhm. znaczy, jak, jak to więcej wygląda, to że Polska trochę nie jest tym sama, tak? znaczy, ponieważ cały czas mówimy, potujemy tymi liczbami i chcę powiedzieć, że to jest dla nas absolutnie gigantyczne wyzwanie, czy to będzie gdzie 800 tysięcy, 300 tysięcy to jest pewnie takie samo. Natomiast cały czas jednak ta, ta liczba, te to osoby nam przejeżdżają do innych, do innych państw. Po prostu dobrze to wiedzieć, ale tak jak się zgadzam, że jeżeli chodzi o wyzwanie, to jest ono tak samo gigantyczne, jakbyśmy mówili nawet o tym, o tym milionie. I patrząc na to, co robi Putin i jego wojska w Rosji, to możemy się spodziewać, że będzie ich... Dwa, trzy razy więcej, tak? Nie wiemy, bo to trudno jest znaczy, oszacować. Ja ale... akurat tego typu szacunkami no. się nie zajmuję i trudno było mi to powiedzieć. Czy raczej korzystam z szacunków innych organizacji? Komisja Europejska mówi o 5 milionach, mówi się nawet o 7 milionach, że to takim scenariuszu, który, który mógłby nastąpić. Oznaczałoby to tak naprawdę około prawie 20% społeczeństwa ukraińskiego, głównie kobiet z dziećmi, które by zostało no, tak naprawdę zmuszone do wyjazdu z tego państwa przez nie chcieli wyjeżdżać, tak? Zostali zmuszeni bombami i terroryzmem, który, na który mamy w Rosji. W, w Ukrainie oczywiście, ale spowodowanego przez Rosję. Tak więc, tak więc są to liczby, które są absolutnie gigantyczne, tak? Musimy zdawać z tego, z tego sprawę. No to już widać wszędzie, to już nie tylko, nie tylko oglądamy w telewizji czy czytamy te liczby, prawda? Tylko to w zasadzie, gdzie się nie obejrzeć, to czuć ten... Tak, ale mówimy na razie, no, mówimy o dużych miastach, mhm. głównie tam trafiają, bo to jest takie normalne. Natomiast też wczoraj, kiedy patrzyliśmy, analizowaliśmy tę sytuację, no bo to przecież nie, nie ja sam to wszystko robię, no tylko mamy całą grupę ludzi w bardzo różnie wyspecjalizowanych branżach że i na to patrzymy, pojawiły się już też takie opinie, że osoby, które trafiają na przykład na Węgry um, próbują się dostać do Polski i część z nich się dostaje z tego powodu, że tam nie są w stanie się porozumieć. Jednak język polski, język ukraiński są bliskie siebie. Więc jeżeli nie mają tam żadnej pomocy, a Węgrzy nie pomagają tak jak Polacy, ze względu również na to, kto nimi rządzi ostatecznie i jakie są ich Ale też ze względu na to, o czym w Polsce bardzo mało wiemy. Jest od lat bardzo silny konflikt ukraińsko-węgierski wzajemna niechęć tam jest bardzo silna ze względu na mniejszość węgierską. Wszystko jasne. Na Natomiast z całą pewnością tak. przyzwolenie rządu węgierskiego do pomagania masowego jest nieporównywalne z, z tym, co się dzieje tak. w Polsce. Nawet jeżeli rząd polski popełnia błędy, bo popełnia, to jego przyzwolenie na pomoc i na przyjmowanie jest, jest absolutnie, absolutnie gigantyczne. A bez tego powodu, chcę, chcę tylko podpowiedzieć taki wątek, że, że mamy w tym momencie sytuację, w której to osoby z, tamtej, z tamtych państw trafiły na przykład do Rumunii czy do innych państw, mogą chcieć uzyskać pomoc w Polsce, bo też jest mówione o tym, że, że Polska robi to po prostu bardzo dobrze na ten moment. Później pewnie przejdziemy, czy robi naprawdę dobrze, czy co może być w przyszłości. Ale taka sytuacja też może mieć miejsce. To nie będą duże liczby oczywiście, ale też możemy. Mm. Jakby widzimy, mm -hmm. to jest taki przykład pokazujący, że jak ta sytuacja jest dynamiczna i jak pewne niektóre takie elementy mogą wpływać na to, tak naprawdę ile w Polsce, osób w Polsce zostanie. Jest nieprawdopodobnie dynamiczna, bo przecież. Wojna trwa 11 dni, kiedy dzisiaj rozmawiamy. E, dwa tygodnie temu no, zastanawialiśmy się, czy, czy będziemy mieć taki problem. Tak? On Nagle już zastanawiam się, czy tych ludzi będzie milion, dwa, czy pięć, czy, pięć, czy siedem e, milionów. Jak pan ocenia to, jak my sobie do tej pory e, radzimy? Na przykład porównajmy, spróbujmy to porównać, jeśli się da, z tym, jak sobie radziły państwa zachodniej Europy e, w czasie tego wielkiego kryzysu migracyjnego. 2015 roku. Bardzo trudne porównanie, jednak, ponieważ mamy tam wojnę, tam mieliśmy osoby, które uciekały też z wojny, ale nie tylko, prawda, bardzo różnorodnych. Tu mamy tak naprawdę. dużo bardziej migracyjny niż tak, uchodźca. Znaczy, ponadto też y, pamiętajmy o tym, że tamte osoby, żeby dotrzeć do Europy, musiały przejść bardzo <kli> długie odległości, ponieważ startowały na przykład z Grecji, musiały przejść. To też w ogóle takie, taka ciekawa z, z punktu widzenia badawczego, ponieważ te osoby wychodziły ze strefy Schengen, wchodziły do strefy Schengen, wychodziły ze strefy Schengen i znowu wchodziły do strefy Schengen, praktycznie bez żadnej kontroli. E, później tą kontrolę w jakiś sposób odzyskano. Także to trochę była inna sytuacja, ale jeżeli byśmy starali sobie to porównać, to my, my jesteśmy dopiero na początku. Znaczy dopiero, ja to próbuję porównać do, do półrocza w szkole, tak? Znaczy dostaliśmy, jesteśmy, dostaliśmy pierwszą cenę z kartkówki, ona jest pozytywna, bezwzględnie, ale to nie znaczy, że już na koniec tego półrocza będziemy, zdamy zdamy tę, ten, zdamy ten, tą klasę. Nie wiemy co, półrocze w ogóle to jest niewyobrażalne. Nie wiemy, czy nie będzie wojny w Polsce, nie wiemy, czy Putin będzie Dalej podbija Ukrainę, czy Ukraina się obroni? jest tutaj same, same znaki zapytania. Jasne, tylko że z punktu widzenia jakby zarządzania kryzysami migracyjnymi, ludzie, którzy. Trochę wiedzą, jak to się robi, muszą w ten sposób w taki mm. sposób myśleć. Znaczy, nie mogą jakby zakładać tego, że za chwilę my znajdziemy się w sytuacji takiej, że będziemy sami uchodźcami, mm. prawda? No zakładamy to, że, 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 że ten konflikt będzie się jakoś rozwijał tam w bardzo różnych scenariuszach, i jakaś liczba uchodźców trafi do nas, a my jesteśmy państwem bezpiecznym, pierwszym państwem bezpiecznym, które będzie im udzielał schronienia. I teraz, jakby patrząc na to, co się dzisiaj dzieje, to z całą pewnością społeczeństwo my jako Polacy zdaliśmy egzamin. Tak? Znaczy, to, to jest. Ja muszę powiedzieć, że zawsze byłem generalnie y, y, takiego zdania, że Polacy są. W stanie się bardzo mocno w pewnym momencie zjednoczyć, integrować, bo kilka takich przykładów już y, mieliśmy, prawda, w historii, nawet najnowszej. I, i, ale muszę powiedzieć, że to przerosło moje, jakby oczekiwania. Chyba tak, jakby pokazaliśmy tą gigantyczną, niesamowitą twarz. i dla mnie jesteśmy, nie... jesteśmy genialni w tym, żeby potem takie sytuacje znakomicie Skrzanić. rozwalać. Tak kiedy, jest. Się, kiedy się zjednoczymy, prawda, ja już czuję, co będzie za... Za miesiąc czy za trzy dlatego, miesiące. Się... Dlatego ja przed tym bardzo mocno strzegam, żebyśmy właśnie wpadli w jakąś taką pułapkę. Dlatego myślę, co zrobić za dwa tygodnie, za miesiąc, a pół roku, żebyśmy, żeby ktoś, kto chce słuchać, usłyszał i próbował to w jakiś sposób zaplanować, mimo tego, że dla niego może być to na razie jeszcze kompletny mhm. kosmos. Ale jeśli chodzi o przygotowania, to również te państwowe, no bo jako społeczeństwo to. Wszyscy się zgadzają, bo to wszędzie widać tak. Entuzjazm, takie prawdziwe, zaangażowane, zaangażowanie, bardzo takie naturalne, szczere i poważne, nie? bo ludzie naprawdę robią poważne rzeczy. Z drugiej strony mamy poziom samorządowy i rządowy, ja mam wrażenie, że na każdym z tych poziomów dzieje się e, dzieje się bardzo dużo. Jak pan to ocenia? Się... No, takiej organizacyjnej myślenia. Do tej pory. Dzieje się bardzo dużo, ale cały czas jakby... Ja mam takie wrażenie, byłem się też na, na, w Sejmie na posiedzeniu zespołów parlamentarnych połączonych dotyczących kryzysu humanitarnego i obserwowałem też dyskusję dotyczącą tego, co mówią przedstawiciele rządu. I muszę powiedzieć, byłem trochę zawiedziony, tak? znaczy takim trochę przerzucaniem się, ponieważ osoby, które tam były, mówiły o tym, ale ja za to nie odpowiadam, to inny odpowiada. Znaczy, pytanie jest, kto dzisiaj ma telefon zarządzania, telefon do zarządzania kryzysem migracyjnym w Polsce? Czy jest jakby jakaś taka komórka, która mówi o tym, to my to wszystko zbieramy i to robimy. W pandemii można powiedzieć, że to była jakoś Kancelaria Premiera, ta, która to zbierała. Dzisiaj tak naprawdę my nie wiemy. Z tego co ja wiem, to jest zespół w Kancelarii Premiera, który tym no właśnie, zarządza. No właśnie dzisiaj... Nie podaję tego puczni, ale wiem, że on jest. Może jest, natomiast nadal nie ma do niego telefonu. Natomiast ponieważ jakby większość dzisiaj była taka, to są wojewodowie. Tak? Znaczy, to są wojewodowie, to muszą zrobić wojewodowie. I to jest racja, ponieważ ustawa o zamrożeniu kryzysowym mówi o tym, że to wojewodowie odpowiadają, czyli należałoby zadzwonić akurat w przypadku Warszawy, bo to dotyczyło Warszawy, do pana wojewody Radziwiła. Natomiast z tego, co wiemy, tam jest gigantycznie utrudniony kontakt i, i brak jakby takiej, takiej koordynacji. Jeżeli mamy do czynienia z problemem dworca zachodniego czy dworca centralnego, a to jest gigantyczny dworzec, a pani, która jest, odpowiada, została wyznaczona przez wojewodę do uczestniczenia w tym spotkaniu, odpowiada o tym, że ona nie była w tym miejscu, no to raczej trudno wyobrazić sobie, że ona wie, z jakim takim naprawdę dramatem ci ludzie się, ci ludzie się borykają. Jeżeli mamy dyrektora EXPO, który dzisiaj ma, jest gotowe przyjąć kilka tysięcy nawet osób takich w takich warunkach recepcyjnych na razie i on mówi o tym, że próbuje się doprosić o łóżka polowe, żeby można było tam rozstawić, bo, bo dostał informację, że tysiąc osób dzisiaj do niego trafia, ma 600 łóżek, no to 400 osób w jaki sposób tam będzie funkcjonowało. Więc jesteśmy w chaosie. No tak, ale też bym chciałbym tutaj troszkę pobronić znaczy, ja rządu, atakuję. bo znaczy... jest bardzo łatwo w takiej sytuacji nie ma wyjścia. Znaczy, nie znam kraju, łącznie z Niemcami, które same sobie nie radziły z Krysem, a są państwem zamożnym, lepiej zorganizowanym i tak dalej. Wszyscy, wszyscy, wszyscy wiemy. Nie ma państwa, w by nie byłoby jakichś fakapów. Panie tak? redaktorze, ja, ja nie atakuję to że na stan naszego państwa, stan naszych instytucji i tak dalej, I tak jesteśmy wszyscy, na wszystkich poziomach. Panie tak? mhm. sobie, że to rząd że robi świetnie, a tam samo nie. Myślę, że wszyscy nieźle całkiem zdają ten egzamin. Znaczy, moją intencją mhm. nie jest w żaden sposób atakowanie rządu, bo zdaje sobie sprawę z tego, z jakim wyzwaniem się dzisiaj borykamy. Natomiast jest kilka takich punktów, które mogłyby działać bardzo prosto, lepiej tak? i należy je zidentyfikować. Przy zarządzaniu kryzysami migracyjnymi jest coś takiego jak checklista. Tak? Znaczy, siadają ludzie, którzy na tym trochę znają i mówią o tym, jakimi wyzwaniami się y, będziemy mierzyć. Kwestia dotycząca szczepień, kwestia dotycząca noclegów, kwestia dotycząca żywności, kwestia dotycząca dokumentów, bezpieczeństwa i tak, tak dalej. Prawda? Ty za to odpowiadasz, za to, ty to odpowiadasz, wyznaczamy jedną osobę koordynatora, który po prostu to spina. Taki zarządza kryzysami mhm. migracyjnymi. I teraz, moim zdaniem, jakby ta checklista po pierwsze jest trochę niepełna, bo widać, że ona się gdzieś tam cały czas nie domyka, ale my, my nie byliśmy nigdy do tego przekonani. To pewnie, znaczy, nigdy nie byliśmy do tego przygotowani. Ja zaraz jeszcze pewnie powiem o pewnych elementach takich które wydają mi się jakby nauczką na przyszłość ewentualnie bo prawdopodobnie no nie wiemy do końca jak to będzie ale lepiej dobrze być już przygotowanym na tego kryzysy, czy ze strony białoruskiej czy ze strony ukraińskiej po Myślę, prostu tak teraz najważniejsze jest to co będzie w najbliższych tygodniach Jasne. no bo tam tu nas czeka jeszcze to jest ciągle początek, tak? Tak, się tak, tak. Także, także podsumowując, ja nie chcę atakować, tylko pokazuję jakby, mm -hmm. jakby pokazuję te elementy, które mogłyby być działać, działać, działać dużo lepiej. Bo jeżeli nawet weźmiemy sobie ten ostatni kryzys pandemiczny, prawda, to tam była jakaś komunikacja. Czy ona była dobrze zarządzana, czy źle, to jakby jest pewnie kwestia dyskusji. Natomiast jakby premier wychodzi i mówi o tym, to będzie tak, to będzie tak, to będzie tak, to będzie tak. później minister taki i taki. Ja się czułem w pewien sposób jakoś zaopiekowany, tak? Natomiast teraz jakby mam wrażenie, że, że nie bardzo. Podam jeden przykład. A ja z kolei mam wrażenie, że być może wtedy komunikacja, Jasne. PR, był lepszy, bo oczywiście, najpierw był minister Szumowski, prawda, był takim uspokajaczem narodu i robił takie dobre, dobre wrażenie. Ale myślę, że jak patrzę z perspektywy, to i skali problemu, to i tempa, w jakim to się dzieje. Bo pamiętajmy, z pandemią mierzyliśmy się dwa lata, tak? a z tym, z tym krysem 10 dni, czy 11. 10, hmm. bo tak naprawdę ten kryzys przyszli później. No, tak... Major, że to jest. Tak, tylko, się, że... że to jest działale, że państwo nagle zaczęło, nie działające na co dzień, państwo zaczęło tu i gdzie poważnie działać. Na pewno zaczęło działać w niektórych obszarach, ale ja próbuję powiedzieć następującą rzecz. Znów, znając się na kryzysach migracyjnych, w ogóle na procesach migracyjnych, tak? I teraz ja po prostu widzę następującą rzecz, że społeczeństwo obywatelskie, bardzo duża aktywność również samorządów, kupiła rządowi czas po mhm. to, żeby on był lepiej na ten te element przygotowany. I teraz mi się wydaje, że już teraz, prawie te dwa tygodnie, my jesteśmy, będziemy stanęli przed jeszcze większymi wyzwaniami i dobrze mieć pewne procedury po prostu już w pewien sposób przygotowane, skorzystać trochę z doświadczeń innych państw. A pyta mnie pan, czy możemy skorzystać z doświadczeń, tak jak Europa Zachodnia reagowała, prawda? I powiedziałem, że to jest bardzo trudne, ale możemy na przykład skorzystać trochę z doświadczeń kompletnie może dla nas egzotycznych, ale takie państwa, musiały przyjąć bardzo dużą liczbę uchodźców na swoje terytorium i co z nimi zrobiło. Oczywiście no ciężko porównać Polskę z Libanem, ale pamiętam, że w Libanie do Libanu dojechało 2 miliony ludzi, co tak naprawdę stanowiło 40% społeczeństwa libańskiego. No I do dzisiaj ci Półtora duża miliona. część tych Półtora ludzi miliona. Żyje, ale do dzisiaj bardzo wielu z nich żyje w obozach, w Tak jest, dlatego, dlatego to jest warunka. znaczy, musimy za wszelką cenę uniknąć tego tak. scenariusza, prawda? Znaczy, natomiast jakby ucieczka przed wojną i przyjęcie uchodźców, jakoś jest tam podobne, bo to są osoby z dokumentami, bez dokumentu. Jest jedna z różnica, ponieważ e, oczywiście w Libanie nie było tak dużej mniejszości na przykład e, syryjskiej, ta, która, czyli bijskiej, która tam, która tam trafiła, a w Polsce my mieli ten pierwszy odskocznik, mianowicie prawie milion Ukraińców, które w Polsce funkcjonuje. I która już przyjmuje tych ludzi Absolutnie. bardzo często, przecież bardzo wielu ludzi trafia bezpośrednio do tak swoich... jest braci, siostry, kuzynów, znajomych. Dlatego, dlatego chcę powiedzieć o tym, że jeszcze państwa do końca nie sprawdziliśmy. No ponieważ tak. żeśmy za, na to, to społeczeństwo obywatelskie, plus samorządy, plus organizacje które hmm. robią niesamowitą robotę, te wszystkie zbiórki, które i tak dalej, tak dalej. Znaczy, jeżeli pójdzie się dzisiaj na Dworze Wschodni, prawda? W Warszawie, to zobaczy się iluś lontariuszy. wystarczy podejść do tego i to zapyta, czy, czy mam w czymś pomóc, prawda? Znaczy, to, to, to działa, wszystko super, tak naprawdę. To jest, to jest niesamowite. Tylko, że ja bym powiedział, sprawdzę wystawę, ocenę rządowi troszeczkę później, jak zobaczę, jak sobie poradzi y, po tym czasie, kiedy dostała oddech od społeczeństwa, społeczeństwa no, obywatelskiego. Co teraz rząd, władze, rząd, samorząd i wszyscy powinniśmy robić? Jak się przygotowywać na te kolejne tygodnie, które będą zapewne trudniejsze? Znaczy, jakby generalnie musimy sobie jeszcze powiedzieć o, o dwóch rzeczach. Znaczy, z punktu widzenia jakby takiego napływu, to po pierwsze mamy po pierwsze, osoby, które idą do granicy, i jest ich pewnie kolejne kilkaset tysięcy, ale osoby, na przykład, które wyjeżdżają ze wschodu Ukrainy, trafiają na zachód Ukrainy, w regiony Iwono-Frankowska, Lwowa, które nie są atakowane. Tam jest pokój, tam jest nadal. Oni, oni oczywiście żyją w wojnie, ale tam nie ma bombardowań, nie ma czegoś takiego. I duża część osób tam przebywa. I to, co ja już w styczniu mówiłem, jaki powinien być pierwszy ruch, on jest bardzo dobrze realizowany. I tutaj naprawdę tu się tam, Tutaj chwalę, że on uważam, że to robi to świetnie. Mianowicie to, żeby, żeby idąc za tą, za tą poradą, Taką, organizował pomoc humanitarną na miejscu. Jeżeli te osoby nie dostaną pomocy humanitarnej tam, to przyjdą po prostu tutaj, a my sobie mm. po prostu możemy nawet z tymi falami tak w krótkim czasie nie poradzić. I teraz jeżeli pomagamy na miejscu i to jest super, prawda? Czyli zapewnianie żywności, leków i tak dalej, i tak dalej. I to działa, bo dzisiaj nawet minister Dworczyk był na tym spotkaniu i powiedział właśnie o tym, że jakby on był, to była jego główna wypowiedź, tak mówiąc o tym, że tutaj zarządzamy, pomagamy tam, i to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajne. Ale jeżeli mamy te kilkaset tysięcy, które przychodzi, to one na pewno przyjdą część, przez, większość przez Polskę, może na Węgry i tak dalej, w zależności, gdzie te osoby się znajdują. Zauważmy nawet też, że te, które są koło Iwana i Kołwowa, nie będą na razie tutaj do nas przychodziły, no bo no, ta sytuacja na froncie nie będzie aż tak bardzo, bardzo zła, ale trzeba mieć pamięć o tym, że tak może być miejsce. Ale będziemy za chwilę mieć osoby, które wychodzą z polskich rodzin, które udzieliły im schronienia, ale trochę, takim odruchu serca, trochę nad wyraz. I teraz te osoby będą musiały gdzieś znaleźć, ponieważ ludzie, którzy ich przyjęli, będą chcieli wrócić do normalności. Oczywiście znów taka realizacja tego mojego pewnego pomysłu, mówiąc o tym, że musimy w pewnym momencie ekonomicznie zadośćuczynić rodzinom, które przyjmują. To jest nic złego i nic zdrożnego, pewnie opóźni trochę ten czas, ale on, ten, on jakby to nie jest czas nieskończony. Mhm. Czyli my musimy być również przygotowani na to, że będziemy mieli nowych migrantów, którzy żyli już pod bombami, dzieci wymagające trochę innego zaopiekowania, a z drugiej strony, będziemy mieli. Te osoby, które trafiły do rodzin polskich, ale jednak rodziny polskie zbyt długo nie będą w stanie im udzielać pomocy, bo najczęściej są to na przykład osoby przyjmowane do jednego pokoju. Ja. Mamy takich przykładów już, już N, prawda? Znaczy ludzie mówią, znaczy zachowują się różnie. Znaczy, po pierwsze, jeszcze chcę powiedzieć, robimy świetną robotę, ale trzeba mm. jest sprawę, że od, tej, od tych ludzi nie można wymagać jakby gigantycznego heroizmu. W pewnym momencie to państwo musi Jasne. przyjąć ten obowiązek. I teraz ostatnie zdanie, które tu jest moim zdaniem tutaj w tym przypadku istotne, to co teraz powinno być? To, że powinno być, że samorządy powinny uruchomić, ale ze wsparciem tak naprawdę rządu, infolinię, których na przykład załóżmy ja jako przyjmujący rodzinę, mówiąc o tym, już nie daję rady, tak? Zadzwonię tam i powiedzieć, szanowni państwo, jest są takie, a takie osoby u mnie, jest to rodzina na przykład matka z dwójką dzieci, ja jeszcze dwa, trzy, trzy dni wytrzymam. Że proszę zorganizować dla nich kolejne miejsce pobytu, bo ja chcę tak. w pewien sposób wrócić do normalności. I to nie, jest, to nie jest nic złego, żeby jasność, to jest absolutnie normalne zachowanie. Teraz rolą rządu czy samorządu jest znalezienie tej osoby, odebranie tej osoby, podziękowanie, że kupili nam czas i że zrobili świetną robotę i po prostu przeniesienie ich do innego miejsca. Niestety zarządzamy kryzysem, to jest naprawdę gigantyczne wyzwanie. Tak, to rzeczywiście może być to jest, z jednej strony bardzo ciekawy problem, no, kiedy ludzie powiedzą, prawda, i to jest trudne powiedzieć. To, Jeżeli wiecie, patrzymy sobie. Noweś, musimy zacząć żyć normalnie, i to jest absolutnie też, też ważne problem. Robimy, i z tym robimy, musimy się robimy analizę mediów społecznościowych. Tak. Tak? I teraz, jakby większość tych osób przyjmowała ich na dwa czy dwa tygodnie, miesiąc, ponieważ ogłoszenie były następująco. Przyjmę, przyjmę rodzinę ukraińską do jednego pokoju, prawda, na dwa tygodnie. Tak. Albo na, jestem w stanie wynająć mieszkanie, pokryć koszty na miesiąc, prawda? Więc to są te rzeczy, takie, tak. które, które no, po prostu na tyle oceniamy naszą możliwość udzielenia wsparcia. Pan powiedział w jednym z wywiadów, Coś, co za bardzo mnie zaciekawiło, trochę mi się nie spodobało, ale dało mi do myślenia. E, ponieważ pan powiedział, że nie, nie próbujmy ich tutaj zatrzymać w Polsce, uczynić ich Polakami, nie próbujmy ich zagospodarować, bo oni powinni kiedyś wrócić. Z jednej strony jest tak, że my bardzo potrzebujemy, ciągle bardzo potrzebujemy w Polsce siły roboczej, tak? W wielu miejscach, na, na wielu stanowiskach, w wielu zakładach pracy, w wielu firmach, szpitalach brakuje ludzi do pracy. Tak? To przyjeżdżają ludzi, których możemy dobrze do tego wykorzystać, dając im pracę jednocześnie, prawda? pozwalając im zarabiać. Nie wiemy, czy oni będą chcieli wrócić. Nie? Ja rozumiem szlachetną intencję, która za tym stoi, nie? że nie, nie, nie zróbmy tego, co Wielka Brytania zrobiła z Polakami, wysysając z nich najlepszych ludzi, no, ale też z drugiej strony może nie możemy być naiwni, no, jeżeli trafiają do nas Ludzie, których możemy zatrudnić i dobrze wykorzystać, dla obu stron. A mogę panu dobrze? zadać pytanie? Mhm. Czy Ukraina już upadła? Nie, ale. A więc, jeżeli Ukraina już nie, jeszcze nie upadła? Ja jestem, ja jestem absolutnie codziennie, kibicuję, pomagam jak mogę, żeby Ukraina nie upadła i zwyciężyła, i żeby potem żeby potem się odbudowało. Pierwszego dnia, kiedy. Ty... Tak, żebyśmy. Poz... Lepiej nie pozwalać im, żeby jeździli, do... znaczy nie pozwalać. Zachęcać ich do tego, żeby byli tutaj, jeżeli chcemy, jeżeli możemy ich dobrze my wykorzystać, dając im zarobić i godnie, e, godnie żyć. Tak? Obie strony mają, czerpią z tego korzyści, a w momencie, kiedy będą chcieli wrócić i będą mieli gdzie wrócić, bo nie wiemy przecież, jak to będzie, no to oczywiście nikt, nikt nikogo nie zatrzyma. Znaczy, ja w żaden sposób nie mówię o tym, żebyśmy na przykład nie pozwalali im wchodzić do systemu edukacji, czy systemu, czy systemu rynku pracy. Mhm. To absolutnie jest moją intencją. Chodzi mi o to, że jeżeli my zaczniemy na siłę, na przykład był taki pomysł, dawajmy im obywatelstwa, mhm. będzie łatwiej. To jest absurdalne. A jeżeli mówimy o tym, to w takim razie już tam zdawajmy kwalifikacje, wszystkie rzeczy, tak naprawdę traktujemy już jako zasób państwa polskiego. Zasób państwa polskiego. Te osoby, ci nasi przyjaciele, głównie przyjaciółki z dziećmi z Ukrainy, muszą podjąć racjonalną decyzję, gdzie są ich interesy życiowe. Zdecydowana większość z nich, mówię, nasze interesy życiowe są na Ukrainie. Ponieważ jeżeli my, Ukraina wygra wojnę, w to wierzą, e, trzymamy za to kciuki, e, to wtedy my wracamy tam, odbudowujemy to państwo. Jeżeli my teraz osłabimy państwo ukraińskie poprzez taką agresywną politykę rynku pracy, agresywną politykę demograficzną, utrzymywania ich tutaj, to wtedy Ukraina się nie odbuduje i będziemy mieli granicę rosyjską e, nie tam, gdzie ona dzisiaj jest, tylko będziemy ją mieli na bogu. Ja bym wolał jednak takiej sytuacji uniknąć. Nie, pewnie, tak. Ale, Ale ja to także drobna znaczy, po... znaczy punktu... polemika, bo mi się wydaje, że ja z kolei uważam, że powinniśmy jak najbardziej stworzyć jak najlepsze warunki do zatrudnienia, do normalnego funkcjonowania. W momencie, kiedy Ukraina pokona czy obroni się przed Rosjanami, zapanują tam w miarę normalne warunki, powinniśmy my, razem z całą Unią i ze Stanami Zjednoczonymi, i z wszystkimi zamożnymi państwami, zainwestować jak najwięcej stworzyć gigantyczny plan marszala po to, żeby to państwo odbudować, i wtedy naturalnie jeśli będą możliwości, ci ludzie wrócą. Ale jeśli nie stworzymy teraz warunków, no to pojadą do Niemiec, Francji, Hiszpanii i znajdą te, e, tę pracę tam. Oczywiście nie możemy na siłę kogoś asymilować, dawać od razu znaczy... obywatelstwo wszystkim, ale stwórzmy im jak najlepsze warunki, z czego im będzie lepiej, My sobie lepiej z tym poradzimy jeszcze będzie jakiś zysk. Znaczy jakby, są jakby dwie trochę sprzeczne rzeczy, które, które mamy dzisiaj, które leżą na stole. Mhm. Z jednej strony jest ta sytuacja, w której to mimo tych wszystkich ofert prac i tak dalej, pokoju, jednak milion Ukraińców było w Polsce, a nie w Niemczech, w Hiszpanii itd. Tak I tak a dalej. nie pojechało tam. Nie? No to jasne. Znaczy no, zależnie w tym miesiącu tak. roku. Natomiast jakby, jakby, a więc jakby oni wybierali Polskę, na bliskość, język, jednak kulturę i nasze przyjęcie, tak naprawdę, bardzo dobrą sytuację na rynku pracy. Mhm. Natomiast jeżeli, y, y, natomiast oczywiście, były tak, że w większości z tych państw nie było tak łatwo dostać prawa pobytu, tak jak u nas, zezwolenia na pracę i tak dalej. Natomiast teraz mamy dyrektywę, decyzję, która wdraża jedną z przepisów dyrektywy z 2001 roku, która powoduje to, że y, ta, ta ochrona tymczasowa jest na terytorium wszystkich Unii Europejskiej i tam są dokładnie takie same prawa. Czyli te osoby będą miały również dostęp do rynku pracy innych państw, mówiąc mhm. w gigantycznym skrócie. Więc rzeczywiście to może być taka, te, taka, taka sytuacja. Natomiast cały czas duży ciężar w pierwszych miesiącach będzie na nas. Ja mówię o tym, że my nie możemy teraz tego robić. Tak? Natomiast jeżeli będziemy widzieć, że sytuacja będzie się zmieniać, to ta polityka powinna się zmieniać. Ona powinna być jak maksymalnie elastyczna. Dzisiaj na przykład, ja nie jestem zwolennikiem na przykład tego, żeby otwierać, żeby dzieci ukraińskie włączać do polskich klas. Ponieważ to może budzić na początku zainteresowanie, a później będzie budziło emocje i różnego rodzaju problemy. Popiera mam pomysł dyrektorów szkół, którzy promują, mówiąc o tym, że to jest lepszy pomysł, otworzenia na razie do końca tego roku klas zerowych, czyli w, w szkołach polskich, ale klasy zerowe ukraińskie, bo to nam zmniejszy masę problemów i po prostu, musimy o tym myśleć, że będzie dużo tańsze. Ale z drugiej strony też musimy <laughs> chyba bardzo zadbać o to, żeby nie powstały getta. Żeby ci ludzie nie żyli wyłącznie w swoich społecznościach. Być żeby najbardziej, żeby jak najbardziej się wtapiały w przy liczbie, społeczeństwo. Przy tej liczbie getta powstaną. To no. jest nie, nieuchronne. Tak? Znaczy, oczywiście... Ale mogą, albo możemy coś próbować temu przeciwdziałać. Jasne. Dlatego, dlatego znaczy, generalnie my za chwilę staniemy przed bardzo dużym dylematem związanym z. Yy, Decyzję o tworzeniu bardzo dużych ośrodków stałego pobytu. Niestety, mhm. tak przy tych liczbach. Ja cały czas próbuję przekonać y, również rządzących do tego, żeby podjąć akcję dyplomatyczną dotyczącą relokacji. Ona jest trochę sprzeczna o tym, co Pan powiedział, bo rzeczywiście my jeszcze będziemy w pewien sposób teoretycznie chcieli y, wpychać te osoby, na przykład do Niemiec czy do Francji, gdzie one znajdą pracę, zostaną tam, a mogliby u nas. Jakby to. Ta, jakby jakby ja przyjmuję ten element jakby, bo on jest logiczny, on jest absolutnie logiczny i spotkaliśmy w historii, że takie sytuacje wykorzystywane są przez niektóre państwa, czy przez przedsiębiorców, czy przez Wspólnoty, które przez tam. są. Jasne państwa. dla mnie, dla mnie, jest to, dla mnie to jest jasne, ja tego w żaden sposób w żaden sposób oczywiście nie odrzucam. Ale z drugiej strony, jeżeli my byśmy chcieli wziąć na siebie teraz, na przykład, to, co dzisiaj na, wczoraj napisałem w wywiadzie dla wirtualnej Polski, jeżeli chcieli przyjąć sytuację, w której to na przykład półtora czy 2 miliony Ukraińców przyjdzie do Polski, dostanie tutaj obywatelstwa itd., to my Ekstremalnie krótkim czasie staniemy się państwem dwunarodowym. Z gigantyczną przewagą oczywiście narodu polskiego, ale będziemy mieli naród ukraiński, prawda? Który, który jakby nie podlega działaniom integracji długofalowym, tylko natychmiast się tutaj znalazł. I to będzie budziało wielkie emocje. Czy Polska jest przygotowana na takie typu wezwanie? Uważam, że nie. A więc jakby nie dlatego, ale dlatego... na to, żeby uprościć, uprościć wszystkie przepisy dotyczące zatrudniania pracowników. Tu nie ma, nami, tu nie ma między to nami sprzeczności. Się. Tu nie ma żadnej między nami sprzeczności. Mówię o tym, że nie powinny być na siłę działania, działania działania znaczy powinny być elementy jakby z punktu widzenia jakby znów Migracji i tak dalej, mamy jakby takie trzy pierwsze etapy. Pierwsze to jest tak zwana miękka integracja, kiedy te osoby muszą się odnaleźć w polskim społeczeństwie. Tak, wiecie, jak pójść do lekarza, jak zdobyć pracę, tak dalej, i tak dalej. Drugi element to jest tak zwana twarda integracja, kiedy oni są elementem zasobów państwa polskiego. To się nazywa zasoby państwa polskiego, tym się nazywało. Mhm. Czyli po prostu oni już funkcjonują u nas i te interesy życiowe są, są, są u nas. Są, są, są już w Polsce tak naprawdę, ale nie są jeszcze jakby w pełni zasymilowani. Ten trzeci element to jest asymilacja. Wtedy, tak? kiedy kolejne pokolenia już przyjmują polskie obyczaje, polski język, nawet nie mówią w ukraińskim i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest w ogóle bardzo daleka ja, strategia. To jest bardzo... Kompletnie. Oczywiście, że tak. Także dzisiaj ja jestem za tym, żebyśmy nie prowadzali tego drugiego elementu twardej integracji mhm. bez sprawdzenia tego pierwszego, bo to będzie nawet logiczniejsze. Jeżeli Ukraina obroni się, to wtedy te osoby będą mogły łatwiej tam po prostu wyjechać. Kiedy naprawdę dzisiaj, dlaczego? Ja, bym, ja, ja nie lubię państwa agresywnego w stosunku do obywateli. Dlaczego? Ponieważ w tym przypadku te osoby na razie deklarują, jest taki zruch narodowy straszny. Prawda? Jest takie tak. i solidarność, prawda? My wszyscy też... Wspieramy Ukrainę i tak, tak dalej. Teraz nie można tym ludziom odmawiać tego, że są Ukraińcami, są wrócić do siebie i dbać ale, o swoją ojczyznę. Ale my, nie? Myślę, że nikt, znaczy ja nie słyszałem o takich pomysłach, tak, żeby na siły zmienatiać, e, e, przyznawać im obywatelstwo, zabierać ukraińskie pan, nie, 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 nie pozwalać. Nie, nie, ale jeżeli pan otwiera ścieżki. Które są już twardą integracją, to ludzie w pewnym momencie, kiedy nie mają pewnej jasności, to w nie po prostu wchodzą. To jest naturalna mhm. sytuacja, prawda? I ja, jest, ja chciałbym przestrzegać przed tymi instrumentami, z tego powodu, że wydaje mi się, że one w tym przypadku są kontrproduktywne, bo, bo cały czas, yy, mówiąc jasno, na razie wszystkie ręce na pokład, żeby Ukraina się obroniła i żeby ci ludzie mogli wrócić do siebie. Jeżeli uznamy w Penomencie, że to się po prostu już nie udaje i, 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 i będzie jakiś inny scenariusz, to wtedy oczywiście musimy podejmować inne działania. Ale teraz, teraz mówię, to jest element pewnej elastyczności, która musi być musi być, musi być przemyślana i wdrażana w odpowiednim momencie. Ja tu zgadzam się, że takie działania <coughs> byłyby przedwczesne i przecież w naszym interesie. Z oczywiście budowa naszej gospodarki, prawda, uzupełnienie miejsc pracy tam, gdzie ich nie ma, też poprawienie sytuacji demograficznej. Tak to się dzieje nie? Na, na, na świecie i też nie możemy ukrywać, że to też jest e, tak, to, że... element całej tej całej układanki. Ale, Europa... Ale oczywiście w naszym, w naszym wielkim interesie, w interesie naszego bezpieczeństwa, zamożności w przyszłości jest to, żeby obok nas na wschód istniało zamożne, bezpieczne e, państwo. I mówiąc, teraz, mówiąc językiem bardziej brzydkim, żeby granica e, e, z, tym, znaczy... z naszym wrogiem była tam, a nie e, na Bugu. Panie autorze, znaczy ja po prostu... E... Europa nigdy nie ćwiczyła takiego scenariusza, z którym mamy dzisiaj do czynienia, o których sobie zakładamy, że w tym momencie, jakby Ukraina niestety będzie w permanentnym konflikcie, i te osoby będą w Polsce chciały mieszkać w takim, takim elemencie uchodźczym, tak, w tak bardzo dużej liczbie. Takiego scenariusza Europa nie ćwiczyła. Ja się go. Trochę boję, po prostu, tak, znając możliwość bardzo rozpętywania różnego rodzaju demonów. Mamy jedną partię polityczną, która chwilowo ucichła, ale ona się za chwilę odrodzi. Mamy pewne resentymenty ukraińskie i tak dalej, tak, antyukraińskie i tak dalej, i tak dalej. Więc ja bym wolał robić to w sposób spokojniejszy i logiczniejszy, po to, żeby nie uruchomić tych demonów. Jak ja sobie króciutko policzyłem, patrząc jakie są możliwości tak dalej, i tak dalej, to wyszło mi, że my odpowiedzialnie, odpowiedzialnie, możemy spokojnie za Podarować przyjąć około 700 tysięcy uciekinierów z, nie, z Ukrainy, yy, tak, o osób, które, które u nas mm -hmm. są. Jeżeli byłaby to większa liczba, to z punktu widzenia yy, z tak zwanych usług społecznych, przedszkola, szkoły, lekarze, autobusy, miejsce pracy itd, i tak moim zdaniem to byłoby już wyzwanie, które mogło negatywnie wpływać również na, na relacje społeczne. Ale więc... mówiąc realistycznie, myśląc realistycznie zapewne nas to spotka. Bo no, sam pan powiedział, że mówi się 5-7 milionów, oczywiście te 5-7 milionów ucieknie z Ukrainy w różnych kierunkach, ale to zapewne będzie więcej niż tak, 700 to jest tysięcy. Auto... I chciałbym jeszcze o ten, mhm. właśnie Bardzo pociągnąć proszę. ten wątek mhm. tych potencjalnych napięć. No bo dzisiaj jesteśmy w takiej s... W takim momencie o ekstazy, wzmożenia. To jest bardzo piękne i szlachetne, tak? Ja tego nie, nie mówię tego z, z żadną ironią, absolutnie, z wielkim szacunkiem i dumą wręcz jestem. Ja bardzo też. dumny, że, że tacy jesteśmy. Kiedy, kiedy rozmawiam dzisiaj z dziennikarzami z całego świata, bo dzwonią do mnie, próbują, znaczy jakby no, zidentyfikowali mnie jako osoba, która, która mówi e, w tych sprawach, to ja od razu rozmawiam z nim sposób. Ja jestem dumny z Polski. Po prostu jestem bardzo, zawsze byłem zresztą dumny, ale dzisiaj jestem szczególnie dumny i proszę powiedzieć to, że my robimy po prostu świetną robotę. Ale cały czas gdzieś mam, jako osoba, która jednak troszkę może więcej wie ze względu na swoje doświadczenie, to trochę obawiam się, żebym nie spotkał się za miesiąc i ktoś mi powie o tym, ale wiesz, gadaliśmy miesiąc temu, wiesz, że jest super, a teraz zobacz, co się dzieje, prawda? No I dlatego przy tym napięcia, przed tym ostrzegam. Potencjalne napięcia, czy one są... Znaczy... Trudno jest to wyliczyć, tak? Co, co możemy zrobić, żeby do tego nie doszło. No bo oczywiście pamięć historyczna, wiadomo, że my, historia jest w nas. Jesteśmy bardzo obciążeni historią, nawet w relacjach z Niemcami, prawda, to ciągle ta historia gdzieś u wielu ludzi ciąży i jest to naturalne i nie można z tego kpić czy tego lekceważyć. Tak samo w relacjach z Ukrainą jeszcze bardziej, bo z Niemcami też wszyscy zgodziliśmy co do oceny przeszłości, prawda, z Ukraińcami nie zawsze się zgadzamy. Nie wszyscy się zgadzają co do oceny tych naszych trudnych elementów w historii. Te napięcia w pewnych kręgach były. Zapewne jak będzie więcej Ukraińców, to nie ma możliwości, żeby tych napięć było mniej. We wszystkich krajach, gdzie jest element, gdzie są kraje, we wszystkich krajach wielonarodowych te napięcia powstają, powstają grupowania radykalne, te ugrupowania radykalne rosną. Jak spojrzymy na państwa europejskie, wszędzie tam są radykalne ugrupowania, to dlatego, czy w dużej mierze one jakby żyją z, te, z, z tych napięć, nie? to pewnie nie ma co się oszukiwać. To też będzie nasz, yy, yy, nasza historia. Nasza przyszłość. Nasza przyszłość, no, tak. tak? Oczywiście, oczywiście. Natomiast ja cały czas, yy, zgadzając się w stu o tym, o, o czym pan powiedział, staram się w taki sposób yy, rekomendować pewne działania, żeby do tego jednak nie doszło. Jednak to jest pewien element skali, cały czas mówimy o pewnej skali, i w pewnym momencie jakby włączenia tych osób w poszczególne struktury funkcjonowania państwa. O czym mówię? To, że najlepiej programy integracyjne działają na zasadzie door-to-door. -door. Co to znaczy door-to-door -door w przypadku integracji? To znaczy, że Naukowcy pomagają naukowcom, nauczyciele, nauczycielom, aut kierowca autobusem, kierowca autobusu i poszczególne grupy społeczne, ponieważ się rozumieją, tak? W ogóle z punktu widzenia takiego na przykład przyjmowania osób do, do mieszkań, kiedy my będziemy już w pewnym sensie musieli na przykład jeszcze utrzymać tę sytuację, to dobrze, żeby ci osoby miały jakąś mieć porozumienia, niż porozumienia, prawda? Wykonać podobny zawód, albo jakieś są inne cechy, które, które nas w jakiś sposób jednoczą. Bo najwięcej konfliktu powstaje wtedy, kiedy jest rodzina Polska z jednym backgroundem, a rodzina ukraińska z kompletnie innym tak. backgroundem, No do konfliktu musi dojść. O jakąś głupotę jeżeli te osoby oczywiście nie mają takich warunków, żeby się w pewien sposób jakby tam nie, 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 nie jakby poradzić sobie chociażby z przestrzenią taką do, do, do funkcjonowania. Przede Więc wydaje mi się, że to jest element skali. Po drugie to jest, tak by powiedziałem, tego integracji door to door, czyli grupa społeczna w grupie społecznej. A kolejny, kolejny element, no to będzie oczywiście kluczowy, kwestia integracji w szkołach. Jeżeli dzieciaki w jakiś sposób baradzą sobie zintegrować się tutaj, znaczy nie będzie tutaj elementu, znaczy rodzice nie podsycą tych konfliktów i nie, to się nie przyniesie na poziom szkoły, to szansa, że to Wybuchnie szybko, jest moim zdaniem mniejsza, dużo mniejsza. Czy wybuchnie później? Nie umiem tego powiedzieć. Musimy absolutnie walczyć ze wszelkim, ze wszelkim trollizmem teraz rosyjskim, który będzie podsycał te emocje. Tak? Ja widziałem dokładnie to, jakieś. To był chyba koniec stycznia, publikowałem taki pierwszy wywiad z wirtualnej Polsce na temat tego, co może być, tak? I wtedy wychodziłem po pierwszym milionie, czy Polska jest przygotowana na milion. I, I byłem mocno zakrytykowany za to, wtedy mówiąc o tym, ale jaki milion, przez to niemożliwe w ogóle i w ogóle. Ja sam wtedy porzuciłem ten milion, ale wcale nie byłem o tym przekonany, że to jest prawda, tak? Później się zastanawiałem. Ale kiedy, kiedy, kiedy wtedy to opublikowałem, kiedy to publikowałem, dostałem tak gigantyczną liczbę takiego hejtu pod artykułem. Mówiąc o tym, że a przecież wołyń, a przecież tego, niech spada, i tak dalej. Ale kiedy się przyjrzałem tym zapisał, to moim zdaniem to nie, były, to nie byli Polacy, którzy nagle stwierdzili, że trzeba tutaj Duszczykowi dokopać, tylko po prostu to był ewidentnie artykuł, który wszedł w poprzek tego, co, co jest, było linią polityczną akurat wtedy rosyjską, która pewnie już wiedziała, że ta wojna, wojna wybuchnie. Teraz tak tego już istnieje. wiemy, 80% kont antyszczepionkowych tak jest. teraz jest antyprorosyjskich, czyli to ewidentnie armia ruskich troli. I trzeba dokładnie, trzeba sobie zdawać po prostu tego sprawę, czyli jakby nie podstecz, to znaczy nie, nie dać się po prostu, nie dać się po prostu wpędzić w jakąś pułapkę y Potrzebne, ale w tym momencie, w momencie yy, znaczy z dłuższego perspektywy potrzebnej dyskusji, ale na pewno nie w tym momencie uruchamianej, dotyczącej trudnych relacji polsko-ukraińskich w niektórych momentach naszej historii, bo to będzie na korzyść Rosji osłabienie państwa ukraińskiego. Niesie tak naprawdę dla mnie kluczowa jest kwestia: najbardziej utrzymać potencjał państwa ukraińskiego jako prozachodniego, wolnorynkowego i z, z potencjałem do odbudowy i z pewnym, oczywiście i pewnym jakimś tam perspektywie czasowej, członkostwa w Unii Europejskiej. Mówiliśmy o tych potencjalnych zagrożeniach, ale też warto na koniec powiedzieć o tych, coś pozytywnego. Wydaje mi się, jak patrzę na to, że zbudowaliśmy już ogromny kapitał pozytywny wzajemnej wnętrzności, wdzięczności na przyszłość. Znaczy, my, duża część Polaków, ja mam niewątpliwie przekonanie, że oni walczą. Oczywiście, że oni bronią swojego domu, a nie mojego, ale, ale przy okazji bronią mojego. Oczywiście. Oni walczą dla nas. Dlaczego nam się opłaca wysłać im tą armię? To jest, poza tym, że to jest dobre, pożyteczne, jak lubimy romantyczne, piękne, to nam się to twardo opłaca. Powiem... I oni to, więc oni robią dla nas dobre rzeczy. My, my im pomagamy, tu ich przyjmujemy. Takie rzeczy zostają też w pamięci społeczeństw i narodów. Absolutnie. czy znaczy, kluczowe jest również dla mnie to, co też yy, już powiedziałem, kiedy pytano mnie w różnych dyskusjach, a dlaczego mamy pomagać Ukraińcom, to już było przed wojną, dlaczego mamy pomagać Ukraińcom, bo powiedziałem o tym, to dokładnie to, co Pan powiedział. Po pierwsze, oni będą walczyć również w naszym imieniu, po drugie, ci ludzie, którzy będą na froncie, będą wiedzieli, że ich rodziny są bezpieczne. To jest gigantyczny kapitał. Tak? Kiedy ja mogę powiedzieć o tym, że na moją rodzinę nie będą spadały bomby, bo są bezpieczni w Polsce albo w Niemczech, albo we Francji, kolwiek. Ale są bezpieczni. Jak coś się stanie, to oni też są za, jakoś zabezpieczeni. Tak jest, dokładnie, dokładnie, dokładnie. To jest niesamowita rzecz. I żeśmy zrobili rewelacyjną robotę. Tak mi się wydaje, że wielu tych żołnierzy, czy nawet warjnerów, to osób, które od nas wyjechały, tak, przecież ponad 60 tysięcy z Polski osób, które miały pobyt w Polsce, wyjechało na Ukrainę, zrywało wcześniej te kontrakty, pojechało walczyć, ale oni są, wiedzą o tym, że tu rodzice ich z rodziny są, oni się kontaktują codziennie, pytają się, jak tam wygląda, wszystko fajnie działa i nie możemy tego, tego super kapitału zmarnować, tak. po prostu, bo rzeczywiście się stworzył y, niesamowita taka, taka Taka, taka nić i ona rzeczywiście, zgadzam się, na dłuższy, na dłuższy czas będzie profitować, ale nie możemy tego schronić. Tak, jeżeli tylko się uda pokonać Putina i, i wygonić rosyjskie wojska z terenu Ukrainy, przynajmniej z większości tego terenu i odbudować tam wolne państwo, to mamy rewelacyjny startowy moment naszych dwóch społeczeństw, dwóch narodów i dwóch państw do fantastycznej współpracy, I... ponieważ oni nikomu nie będą wdzięczni tak jak Absolutnie. nam, a my też możemy być im wdzięczni, że to I... oni przyjęli nas swoim wroga, na swoim terytorium, a nie my pod Białym stokiem. A my będziemy musieli zrobić jeszcze jedną rzecz. Jak już nastąpi ten dzień po Paradzie Zwycięstwa w Kijowie. Tak jest. Zrobimy następującą Moczwie rzecz. Może. Nie, tego nie myślę, bo nawet nie chcę o tym myśleć, bo to znaczy wojna światowa, dla mnie to jest jakby z perspektywy straszna. Natomiast jakby patrząc o tym, że jednak odbędzie się coś na miarę takiej defilady zwycięstwa w Kijowie i wtedy naszą odpowiedzialnością będzie to, żeby zorganizować cały to o czym pan powiedział, cały pakiet pomocowy do odbudowy Ukrainy, być rzecznikiem Ukrainy w każdym miejscu, w Banku Światowym, w Funduszu Walutowym, w każdym innym elemencie, w którym trzeba by umorzać niektóre, niektóre długi, bo to jeszcze będzie ten taki kolejny etap budowania relacji, na których w tym momencie i tym, przy tym zagrożeniu ze strony Rosji powinniśmy dbać jak najbardziej. I czekamy razem na defiladę zwycięstwa w Kijowie. Wtedy zrobimy jeszcze jeden program. Och, na pewno. <noise> I wtedy będą stać tu butelki i będziemy strzelać szampanem. Maciej Duszczyk, dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. To wszystko w tym odcinku. Życzę też Państwu, żebyśmy my wszyscy doczekali tego momentu i wszyscy cieszyli się zwycięstwem w Kijowie. Do następnego odcinka. Bądźcie ze mną, wspierajcie, oglądajcie i polecajcie Układ Otwarty. Do zobaczenia. Yeah. Mm -hmm.